Cześć, Piotr Gnyp. Nie poczekaj, aż przełknę. Tomek Utara jeszcze je, ale teraz przełknie i połknie i będzie wszystko dobrze. O, tak, udało się. O, dzień dobry. Zaczęliśmy pierwszy dzień E3 po konferencjach, więc tym razem jest jeszcze większy tłum i jeszcze więcej ludzi. Zdążyłem się zgubić, ale to bardzo embarrassing, ale już się znalazłem. To może ja zacznę od konferencji Nintendo. Przede wszystkim dla mnie była to najlepsza konferencja, która w ogóle była na tych E3. Zaczęło się od koncertu z muzyką Zelda. Po prostu rodzinnie, fajnie. Rodzinnie to dobre słowo? Tak, no bo oni fanom dziękują, pokazują tą rodzinę gier, pokazują miłość do tych gier, którą mają. I nie było takiego produktowego nachrzaniania jak na Sony. Nie było Microsoftowego, zimnego, technokratycznego pokazania technologii, tylko ej, gramy w gry. Nie był zimny. Dla mnie taki był chłodny, ale czekaj, bo Nintendo było takie, ej, gramy w gry, lubimy się, wy lubicie nasze gry, my lubimy je robić, jest fajnie, tak? I pierwsza część była tak naprawdę z tym koncertem, ogłoszenia, że jest właśnie 25. rocznica Zeldy, będą nowe gry, będą koncerty, będą CD-ki. No dobrze, mnie nie było, więc tak w skrócie, co najbardziej na konferencji Nintendo w takim razie cię zajarało? Wii U. All enjoy together, but also one that's tailor-made for you. Jak czekaj. Nazwa jest beznadziejna i to już jakby wszyscy o tym wiemy. Obie też tak mówiliśmy i dalej uważam, że ta nazwa jest mech. Natomiast siedziałem obok Miela z Neo Plusa i tak jak czekaliśmy i mówiliśmy o tym, że czekam, to wow, coś nowego, to razem we dwóch, jak wyszło Wii U i pierwszy ten zwiastunek gier, byliśmy wow. To dlaczego wow? No musisz mi powiedzieć, bo ja nie wiem. Wii U też mi się strasznie podoba. Podoba mi się przede wszystkim to, że będą gry. I to jakie? To jakie gry? Jakie? Po prostu siedzieliśmy tam i było wow, niemożliwe. Chyba tak jak mówisz. Nie było nigdy takiego line-upu Nintendo, żeby tak siedzieli tak wow, Boże, to jest coś, takie gry tam wyjdą? Jest to... Po raz pierwszy, jak jesteś hardcorem. Jesteś hardcorem, po raz pierwszy masz wszystkie gry z PS3, Xboxa, które pojawią też na Nintendo i będą inne. W ogóle szacun. Nie spodziewałem się... Metro? Come on, naprawdę. To Darksiders? Darksiders? Cały czas mówimy o Nintendo? Bardzo cieszą mnie te zapowiedzi. No super, bardzo fajnie, że jest jeszcze jedna konsola. Czy będzie jeszcze taka? Inna, znowu inna, to jest fajne. Znaczy słyszeliśmy już o tym, tak? Słyszeliśmy o plotki na temat tej nowej konsoli. No, ale line-up? Ale robi wrażenie nieprawdopodobne. No line-up jest świetny. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Nie widzieliśmy konsoli, jak wygląda sama konsola, widzieliśmy tylko kontroler, który jest tabletem. Czyli masz tablet, który ma integrację z konsolą, masz przenosić gry pomiędzy dużym ekranem, małym ekranem, masz gry tylko na kontroler, masz sterowanie tylko tym kontrolerem, co więcej, kontroler ma kamerę, więc masz tam Skype'a, coś jak Skype. Wszystkie plotki się potwierdziły, absolutnie. Tak, znaczy nie znamy możliwości technicznych, nośnika nic. Wiemy, że będzie w przyszłym roku. To, co mnie było drugie zszokowało, bo tak okej, pokazali kontroler, pokazali jakieś tam możliwości techniczne, gry są bardzo ładne, na tym bardzo ładnie wyglądają. PlayStation, Xbox 360. Wydaje mi się po tym, co wiedziałem, że troszeczkę wyżej, no ale wiesz, no, siedzieliśmy daleko, duży ekran, nie widzieliśmy tego w ruchu. Możliwości gier wiadomo, czyli ruszanie tabletem w różne strony, tak? Rozszerzanie tych gier, używanie tableta bez telewizora, na przykład do Wi-Fi czy innych rzeczy. Było też parę gier na 3DS-a pokazanych. Generalnie dla mnie to Wii U, to jest, znaczy Nintendo ma najlepszą konferencję w ogóle. Temu najlepiej, najfajniej, najciekawiej. Natomiast pograłem też na 3DS-ie w tytuły, które oni pokazywali. Graliśmy w Mario Karta 3D. Bardzo fajne. To jest Mario Kart, tylko dochodzi, że nie pod wodą, latanie, nowe rzeczy. Super Mario, Mario Brothers na 3DS-a. Jak zwykle świetny design. Mario wszyscy znamy, kicamy, skaczemy na grzyby, zbieramy monetki. Milion osób to wiedzieliśmy, dalej jest zajebiste. Graliśmy w Luigi's Mansion, niestety tylko króciutko, bo nam zabrali konsolkę. Żadnego duszka nie było, ale Tymon wiedział duszka i go zasłał do swojego... Do swojego odkurzacza, tak, no i więc widzieliśmy, że to działa faktycznie. W Star Foxa graliśmy 64 3D, który nie do końca nam pasował ze sterowaniem, Poczekaj, bo... Chcesz powiedzieć, że wreszcie dobre gry na 3DS-a, tak? Że wreszcie gry na 3DS-a od Nintendo i te kultowe marki wracają i sobie w nie pograliśmy. W Zelda nie graliśmy, bo zaraz wychodzi w Europie, tak czy inaczej, więc nie było to, nie miało to sensu. Natomiast było tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć gier pokazanych z 3DS-a. Nie, niestety nie było Paper Mario. Ale są te gry na 3DS-a, które były pokazane, mi się bardzo podobały, może poza Star Foxem, które naprawdę, może sterowanie da się tam bardziej stunować do swoich potrzeb. Ale nie do końca było to na co czekałem. Trochę żałuję, że nie było Kid Icarusa pokazanego. Tomek Kutera. To ja, Piotr Gnyp. To ja, do zobaczenia. Dla papierosa jeszcze.